Cześć wszystkim, czy Jerzy Brzęczek powinien zostać zwolniony z funkcji, ze stanowiska selekcjonera? No właśnie, dzisiaj porozmawiam na ten temat, jestem ciekaw też waszej opinii, napiszcie w komentarzach. Przedstawię też swoją opinię, bo przedstawiałem tak naprawdę ten filmik, na którym mówiłem na temat sądy, że większość społeczeństwa chce tutaj dymisji Jerzego Brzęczka, ale czy rzeczywiście tak powinno być? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o selekcjonera, to przedstawiałem film, gdzie praktycznie zdecydowana większość ludzi praktycznie chce zwolnienia selekcjonera, bo jeśli twierdzą, że nie będzie lepiej pod wodzą tutaj, lepiej reprezentacji nie będzie pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka, że nie widzą poprawy, że to wszystko idzie w złą stronę, no to nie po to jest selekcjoner, tak, żeby po prostu prowadził w przepaść swoją drużynę. Natomiast tak, czy rzeczywiście powinien selekcjoner być zwolniony? Ja powiem tak, no na pewno nie dziwię się niezadowoleniu kibiców, tak? No bo nie po to przyszedł Jerzy Brzęczek jakby po mistrzostwach świata, żeby dalej przegrywać mecze, zwłaszcza na przykład z takimi przeciwnikami jak Czesi, tak? Czy Czechy. Natomiast trzeba dać czas, tak? Tutaj Jerzy Brzęczek ma tak skonstruowaną umowę, że praktycznie tutaj do 2020 roku ma umowę, więc wątpię, żeby tutaj po kilku przegranych meczach on miał zostać zwolniony, tak? No chyba, żeby musiała być jakaś wydarzyć katastrofa, chociaż no nie ma co się oszukiwać, najbliższy mecz z Portugalią to będzie katastrofa, bo Portugalia jest bardzo mocna, bardzo silna i to będzie jedna wielka tak naprawdę według mnie klapa. Mało tego, kiedy to już nagrywam, to już jest informacja potwierdzona, Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie, więc nie będzie go na meczu z Portugalią, zabraknie Glika i zabraknie Lewandowskiego, dwóch kluczowych tak naprawdę piłkarzy, Glik dla obrony, Lewandowski dla napadu, jako napastnik, no to kluczowi zawodnicy, naprawdę będzie ta reprezentacja w dużym, dużym, mocnym osłabieniu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o selekcjonera, no ja bym był powściągliwy, no nie zwalniałbym od razu tutaj selekcjonera, tak? Tak się nie buduje reprezentacji żadnej, że po tutaj porażkach od razu się zwalnia trenera, zwłaszcza, że trzeba popatrzeć sobie na historię. Jerzy Engel też miał podobną sytuację, bodajże chyba w szóstym czy w siódmym meczu dopiero zwyciężył. Adam Nawałka przez pierwsze mecze nie odnosił sukcesów, ale miał słabszych przeciwników, tak, słabsze reprezentacje, więc rzeczywiście mógł sprawdzić, testować tą drużynę, ale z drugiej strony Jerzy Brzęczek bazuje w dużej mierze na tym, co wypracował Adam Nawałka, na tych samych zawodnikach, tak, on tutaj nie stworzył zupełnie nowej jedenastki, no przecież dalej Grosicki występuje, dalej Błaszczyk, dalej Lewandowski, dalej po prostu są ci zawodnicy, co byli wcześniej. O, jego zadaniem było tylko wkomponować powoli systematycznie młodych zawodników i robić to po prostu systematycznie na poszczególnych pozycjach, a nie rzucać praktycznie całą nową defensywę, czterech nowych zawodników i nowego bramkarza. No, w sensie nowe zestawienie. Oni nie grali wcześniej ze sobą, nie grali w takim zestawieniu. Część piłkarzy została przesuwana na te pozycje, na których wcześniej nie grali, tak? Pomimo tego, że piłkarze się wywiązywali ze swoich zobowiązań, ale to jest za mało, tak? To jest za mało, jeśli chodzi o piłkę nożną. Więc ja bym nie zwalniał tutaj selekcjonera, natomiast absolutnie jedna rzecz musi mieć miejsce, tak? Selekcjoner nie może powoływać piłkarzy, którzy nie grają w swoich klubach, tak? Którzy nie występują. To nieistotne, czy piłkarz występuje, prezentuje się w swoim klubie lepiej czy gorzej. Bo na przykład Fabiański miał taką sytuację w Swansea, zanim przeszedł do West Ham United, że ten klub spadł, tak? Fatalne wyniki, nawet miał wysokie po prostu przegrane po 2-3-0, ale mimo tego Szczęsny miał najlepszą statystykę, jeśli chodzi o wybronienie tutaj strzałów na bramkę, tak? Czyli po prostu bombardowali praktycznie jego przeciwnicy, a on i tak, no oczywiście wpuszczał pewne bramki, bo nie można przecież wszystkiego wybronić, natomiast i tak miał genialne statystyki, czyli ten Fabiański dobrej był dyspozycji, dalej jest dobrej dyspozycji, także, ale musi występować, musi zawodnik występować. I to jest to, co może zatopić tak naprawdę selekcjonera, tak? To, co może go zatopić na tym statku, który nazywa się reprezentacja, a więc powoływanie piłkarzy, którzy nie występują. No nie ma takiej opcji, no wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, macie firmę transportową, tak? Macie tiry, które są warte po kilkaset tysięcy złotych i teraz powierzacie tutaj
do kierowania takim tirem 18-latka, który dopiero co zdał prawo jazdy, tak, na tą kategorię, co uprawnia, żeby jeździć tiry, ale nigdy nie jeździł wcześniej samochodami. Czy byście powierzyli takie coś, no taki samochód, taki drogi sprzęt? No nie. Tak samo tutaj, no nie można do reprezentacji dawać piłkarzy, którzy nie występują, czyli na przykład Błaszczykowski, czyli na przykład Bednarek. Bednarek, wiadomo, że to jest zawodnik, który wystąpi jeszcze nie raz, on będzie miał pewnie z 80 czy 70 występów w reprezentacji Polski, a na dzień dzisiejszy nie łapie się nawet do składu swojej drużyny, no nie można go wystawiać, tak, bo nawet nie jest na ławce rezerwowych, to jest dramat, tak, nie jest w ogóle na ławce rezerwowych, ja w ogóle na jego miejscu to bym szukał jak najszybciej wypożyczenia, żeby grać, no w jego wieku, z jego umiejętnościami, to po prostu te nogi muszą biegać, musi być w grze, czuć grę. Także to nie jest tak naprawdę jakiś wyświechtany frazes, tylko taka jest prawda, to musi po prostu uchodzić. No tak samo jak osoba, która jest po wypadku, musi się rehabilitować, musi się uczyć pewne rzeczy od nowa, tak, żeby te mięśnie, była tak zwana pamięć mięśni, tak samo tutaj pamięć boiskowa, żeby ci zawodnicy występowali i grali. Także no musi zrezygnować z takich zawodników jak Błaszczykowski czy na przykład Bednarek, a w ich miejsce powołać innych piłkarzy, tak, no z całym szacunkiem Bednarka jeszcze można przecież powołać, jak będzie występował. Tak samo z Kubą Błaszczykowskim, no to musi z niego zrezygnować, jeśli nie występuje. Także pewne błędy musi tak naprawdę selekcjoner wyciągać wnioski, bo to już się powtarza, no to już było po prostu praktycznie przy pierwszych powołaniach, znowu się ta sytuacja powtarza. O tym nawet mówił Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek był w programie Weszło, tak, stan futbolu, tak, na weszło.com, na YouTubie, w ten sposób powiem. No i został przyparty do muru, tak, no tutaj Krzysztof Stanowski, a także inni eksperci w studiu, no mówili, tak, że nie można powoływać tak naprawdę piłkarzy, którzy nie występują w swoich klubach. No oczywiście, jakby tutaj Zbigniew Boniek bronił, tak, selekcjonera, no bo też taka jest funkcja, jest prezesem PZPN-u, no ale sam przyznał, tak, że nie powinien tego właśnie robić selekcjoner, bo to jest strzał w stopę, no to jest bezsensowne, tak, no to jest tak naprawdę selekcjoner sam sobie podcina gałąź, na której siedzi. Czyli ja bym nie zwalniał selekcjonera, trzeba dać mu czas, porażki to jest normalna rzecz, z nową grupą jak się przychodzi, to tak jest. Zresztą my cały czas jakby gloryfikujemy Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski wspaniały, cudowny, strzela bramki, najlepszy na świecie, w pierwszej trójce, w pierwszej piątce. Robiłem taki filmik, gdzie nawet niedawno chyba po prostu, że ja mówiłem, że Robert nie strzelił od 642 minut bodajże gola w reprezentacji i na przykład, gdy prześledziłem tutaj karierę Roberta Lewandowskiego, to czy był w Lechu Poznań, czy w Borussii, czy w Bayernie, czy w reprezentacji przyszedł nowy trener, zawsze potrzebował ileś tam minut czasu na to, żeby strzelić gola, żeby się przełamać. Czyli to, że na przykład selekcjoner przyjdzie, to nie oznacza, że jak będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tylko u nas inny jest problem. U nas jest problem taki, że reprezentacja nie spisała się podczas mundialu. No i kibice są głodni, tak? Głodni są po prostu, żeby ten nowy selekcjoner przyszedł i zupełnie zmienił oblicze, tak? Drużyny, żeby zupełnie po prostu to wszystko inaczej wyglądało, żeby zaczął zwyciężać. Bo tego najzwyczajniej po prostu są głodni kibice. Natomiast pierwsze mecze to mogą być tak naprawdę porażki. Problem będzie, no jeżeli Jerzy Brzęczek będzie notował 9 czy 10 porażkę z rzędu, tak? No na razie ma porażki i ma remisy, nie ma żadnego zwycięskiego meczu, tak? Natomiast no problem będzie, jak jeżeli będzie miał 9 czy 10 meczów w reprezentacji i żaden mecz nie wygra. No to wtedy ten naprawdę trzeba się zastanowić, czy on jest dobrym selekcjonerem, czy go nie dzwonić. Natomiast teraz jest za wcześnie, to jest normalna rzecz. I to jest jakby też kwestia tego, że sprawdzenie nerwów, tak, czy rzeczywiście Zbigniew Boniek ulegnie presji społeczeństwa, dziennikarzy, kibiców i zwolni Jerzego Brzęczka, czy też nie, czy też go pozostawi na tym stanowisku. Chociaż Jerzy Brzęczek, chociaż selekcjoner, znaczy selekcjoner, prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek wcześniej nie ulegał takim wpływom, tak, takim naciskom, więc nie zwalniał trenera, podejmował jakby samodzielnie decyzję, wątpię, no ale musi odpierać ataki, tak, musi odpierać krytykę, bo wygląda to słabo, tak? No wygląda to po prostu słabo i koniec. Chociażby tutaj w meczu z Czechami niepowoływanie piłkarzy, którzy występują w swojej drużynie, to jest po prostu dramat, to jest tragedia. Z całym po prostu szacunkiem do Kuby Błaszczykowskiego za to, co robił i tak dalej. Zresztą potrafił jakby tutaj selekcjoner Grosika nie powołać, bo on miał pewne perypetie w klubie, ale bardziej związane z transferem, a jest w dyspozycji, nie ma żadnego problemu, kontuzji i tak dalej. A z drugiej strony powołuje cały czas jakby Kubę Błaszczykowskiego, no już trzeba
to praktycznie do tego przywyknąć, ale no, traci ten Kuba, tak? Traci, jeśli chodzi na przykład po prostu o sprinty z innymi przeciwnikami, chociażby do Frankowskiego, to widać, że Frankowski jest praktycznie dwa razy szybszy na boisku niż Kuba tutaj, tak? A to z przeciwnikami chociażby takimi jak Portugalia, to potem wychodzi, tak? No bo przeciwnik jest bardzo mocny, bardzo silni młodzi piłkarze. No to już gdzie my tu mówimy o walce w piłkę, jeśli praktycznie Kuba tutaj traci dużo w sprincie, w biegu, tak? A przecież wiadomo, jak na przykład wcześniej występował w reprezentacji, czy chociażby w Borussii, no to bazowo właśnie na tym szybkim bieganiu, na tych skrzydłach, na sprincie, to było jego mocną jakby stroną, a to teraz to wszystko praktycznie traci. Także takie jest moje zdanie, nie zwalniać, poczekać, spokojnie po prostu, nie podpalać się, oczywiście wola kibiców jest inna, wola narodu, natomiast jeżeli będzie 9 czy 10 mecz i rzeczywiście Jerzy Brzęczek nie będzie miał ani jednego sukcesu przez te 10 meczów, no to trzeba się zastanowić co dalej, tak, albo zobaczyć jakiś bilans, styl gry, albo nie będzie wyciągał wniosków z tych błędów, które popełnia, no bo nie możemy grać z zawodnikami, którzy nie są powoływani. To, że Bednarek świetnie ostatnio się prezentował na mundialu, dzisiaj się zmienia, to się wszystko w piłce nożnej zmienia, no to każdy praktycznie, każda osoba, która się interesuje piłką nożną, czy piłkarz, to powie, że w piłce nożnej wybieganie na pół roku do przodu to jest szmat czasu, to nie można tego nigdy zrobić, bo piłka jest nieprzewidywalna, tak? Można mieć drużynę, która zostanie mistrzem świata, za pół roku z tej drużyny nic nie zostanie, tak? Będą kontuzje, koniec kariery, niektórzy piłkarze zrezygnują z reprezentacji i tak dalej, a także no nie można nic przewidzieć w piłce, trzeba być elastycznym, dostosować się do chwili i do czasu. To wszystko na dzisiaj, napiszcie jakie jest wasze zdanie, czy rzeczywiście pozostawić Jerzego Brzęczka, no na razie kiedy nagrywam jest po meczu z Czechami przegranym i przed meczem z Portugalią, ale nie ma co się oszukiwać, mecz z Portugalią będzie jedną wielką katastrofą, wbombią nam mnóstwo bramek, 3-0 albo 5-0, tak jest przynajmniej na podstawie tego co gramy, tak jest po prostu moje przewidywania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.